Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy bardzo smaczny i prosty w wykonaniu kotlet słoneczny. Czyli to, co małe i duże tygryski lubią najbardziej. Potrzebujemy filet z kurczaka, oczyszczony, posuszony, 160 gram, taka dobra porcja. Rozkrajamy na pół, nie za mocno, żeby nam się nie przerwał. I będziemy delikatnie rozbijać, ale tylko z jednej strony. Będziemy go smażyć na średniej patelni, więc po rozbiciu można przełożyć patelnię i sprawdzić, czy kotlet będzie się mieścił. Jest ok, więc doprawiam solą i pieprzem prosto z mynka. Doprawiamy z dwóch stron. Teraz do takiej szerszej miski wbijamy dwa jajka, które także doprawimy solą i pieprzem. Rozbełtamy jajka, żeby nam się żółtko z białkiem ładnie połączyło. Nie będziemy dodawać mąki, nie potrzeba. Wystarczą tylko jajka i filet z kurczaka. Teraz filecik wędruje do jajka. Namaczamy go całego i zostawiamy na chwilę. Na patelnię wleję dwie łyżki oleju. Rozgrzej ją delikatnie. Nie za mocno, tak żeby jajko nam się od razu nie ścięło, nie spaliło. Przełóż najpierw samego fileta, a następnie wlej pozostałe jajko. I tak smażymy na średnim ogniu około 3 minut. Pamiętaj, żeby dodać mi trochę motywacji, zalajkuj i zasubskrybuj kanał. Gotowanie jest proste. Jeśli widzisz, że jajko za szybko się ścina, zaczyna coś się palić, jest coś nie tak, zmniejsz ogień, spokojnie możesz na małym ogniu nawet też to zrobić. Po 3 minutkach sprawdzamy, jajko już jest ładnie ścięte, zaczyna się robić rumiane, takie słoneczne. Najlepiej wtedy łopatką odważyć, energicznym ruchem obrócić na drugą stronę. Smażymy dalej na średnio małym ogniu. Tym razem przykrywamy pokrywką, żeby kurczak nam w środku doszedł, był soczysty.
przepięknie pachnie, super wygląda, jajeczko jest dopieczone, uniosło się do góry, jeszcze minutka, dwie i będzie gotowe. Teraz pod koniec dodaję kosteczkę masła, rozkładam po całości, zwiększam delikatnie ogień. Po dobrej minucie takiego smażenia na maśle kotlet już jest gotowy. Na pewno kurczak w środku doszedł. Możemy więc nakładać. Przekrajam kotleta, żeby sprawdzić, czy jest w środku dobry. Zobacz, jak wygląda. Jest soczysty, białutki, pachnący. Zaraz go spróbuję. Bajera, bardzo dobry. Polecam podawać z ryżem, ziemniakami, z tym, czym lubisz. Sałatką ze świeżą rzodkiewką. Dziękuję za wspólne gotowanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.